Cześć kochani! Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jak ja przygotowuję się do porodu i już mówię tutaj o sytuacji, kiedy jestem w 9. miesiącu i to już jest taka końcówka. Chodzi mi już o takie przygotowanie, takie jakby można powiedzieć ostateczne, tak żeby wszystko zapiąć na ostatni guzik, żeby się tutaj już nie stresować, jak się dowiemy, że już rodzimy, to żeby po prostu tutaj nie było takich nerwów. Zacznę od takiego może mojego takiego mini patentu. Chodzi o badania. Jak przyjedziecie na porodówkę i dowiecie się, że macie pokazać wszystkie swoje badania, no to ja pamiętam, że wpadłam trochę w lekką panikę, jak za pierwszym razem przy tym takim moim, no nieudanym, można powiedzieć, przyjeździe do porodu, jak się dowiedziałam, że teraz przez pół godziny mam wertować swoje wszystkie badania, ponieważ muszę znaleźć, gdzie mam, nie wiem, badanie odnośnie HIV, gdzie toksoplazmoza i tak dalej. No to po prostu masakra. Więc ja postanowiłam wykorzystać coś takiego, jak takie karteczki. Ja, słuchajcie, na tych karteczkach zapisuję sobie wszystkie badania, obklejam wszystkie te badania tymi karteczkami i wtedy w bardzo prosty sposób mogę znaleźć od razu, automatycznie daję badanie i już. To też jest dobre, jak na przykład wy nie jesteście w stanie z jakiegoś tam powodu na takiej izbie pokazywać tych badań, i wtedy osoba, która musi to wykonać, też ma bardzo ułatwioną sytuację, po prostu znajduje karteczkę i bez problemu może takie badanie pokazać. Oczywiście można zrobić to dużo piękniej. Ja robię to na szybko, na samym końcu, to już mówię w 9. miesiącu, jak mam już wszystkie badania. Obklejam karteczkami, zajmuje mi to parę minut i jestem gotowa. Ale można wykorzystać segregator, jakieś koszulki, jakieś przekładki. No, patentów jest bardzo pewno dużo, żeby to faktycznie wyglądało jakoś ładniej, oryginalnie. No, mi to do szczęścia nie jest potrzebne. Ja chcę, żeby to było funkcjonalne i to mi się faktycznie w każdej ciąży sprawdziło. To jest rzecz numer jeden. Druga sprawa to jest szpital. Prawdopodobnie każdy z Was już w 9. miesiącu wie, gdzie chciałaby przynajmniej rodzić, ale pewno też zdaje sobie sprawę, że to nie musi tak być, że będziecie robić w tym szpitalu, w którym chcecie, bo może się zdarzyć, że po pierwsze akcja porodowa będzie bardzo jakaś taka szybka i nagle się okaże, że szpital, tak jak w moim przypadku, do którego trzeba jechać prawie godzinę, no nie jest możliwy i wtedy trzeba wybrać jakiś szpital, który jest bliżej. Druga sytuacja może być taka, że przyjedziecie do szpitala i w danym szpitalu nie będzie po prostu miejsca i odeślą Was do innego szpitala. Wtedy dobrze mieć taki plan B. Ale czy to będzie plan A, czy to będzie plan B, to dobrze jest do takiego szpitala wiedzieć, jak mamy dojechać. I tutaj jest zadanie raczej dla naszych kierowców, a nie dla nas. Nie tylko tu mówię o tym, żeby sobie przeanalizować trasę i nawet dobrze by było, żeby to nie było, że posiłkujecie się tylko GPS-em. Wiem, że w dzisiejszych czasach GPS i koniec, ale dobrze jednak jest chociaż się raz tam przejechać, chociaż zobaczyć, tym bardziej jeśli to są na przykład jakieś takie szpitale, które no nie macie po drugiej stronie ulicy, tylko właśnie gdzieś dojeżdżacie. To warto sobie taką trasę przeanalizować, zobaczyć, czy nie ma jakichś nagle robót drogowych, czy w danych godzinach na przykład jakaś trasa odpada, bo jest tak zakorkowana, że nie przejedziecie. Ważne też jest to, żeby zobaczyć, jaka jest kwestia z parkingami. Ja wiem, że się ostatnio nabijałam tam z Grześka, że ja mogę rodzić tylko właśnie w sobotę, w niedzielę, bo wtedy parkingi są za darmo, ale taka jest prawda, że w Warszawie zaparkować, na przykład w Warszawie, ale tu mówię w ogóle o wielu miastach, to stanowi naprawdę wielkie wyzwanie dla kierowcy. Kolejna rzecz tutaj na mojej liście to jest oczywiście torba, którą powinniśmy spakować wcześniej, żeby też nie pakować toreb, jak się okaże, że już rodzimy. Tylko żeby wcześniej mieć to wszystko popakowane. Ja o tym będę robić inny filmik, dlatego tu się nie będę rozgadywać na ten temat. Natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że warto jest oprócz oczywiście mieć spakowanych takich wstępnie toreb,
to mieć taką listę rzeczy, którą musimy spakować w dniu porodu, czyli jakiś telefon, ładowarki i tak dalej, których no, nie wsadzimy do torby tydzień czy 2 tygodnie wcześniej, tylko po prostu będziemy musieli to wsadzić sobie na bieżąco. Dlatego dobrze jest takie rzeczy mieć po prostu spisane i tylko odhaczać szybciutko, żeby to spakować. Następna kwestia to jest jedzenie. Ja na przykład robię tak, że ja przygotowuję sobie przynajmniej z 2 dania, wkładam do zamrażalnika, które mogę w sytuacji, kiedy jestem, nie wiem, zmęczona, kiedy nikt nie może mi pomóc, jeśli chodzi o gotowanie, to wyciągam i mam gotowe jedzenie, już mówię po porodzie, tak? Że mam gotowe jedzenie na te takie, można powiedzieć, pierwsze tygodnie, kiedy no nie wiemy, w jakiej będziemy sytuacji, jeśli chodzi o nasze zdrowie i też o zdrowie naszego dziecka, o to, czy po prostu będziemy mieć siłę na to, żeby normalnie funkcjonować. Dlatego dobrze jest się wcześniej zabezpieczyć. Ja sobie przygotowuję, mówię, takie jakieś dania gotowe, ale nie tylko te właśnie po porodzie. Natomiast taki mam patent ze szkoły rodzenia, który właśnie uzyskałam od jednej z położnej, że jeśli chodzi o najczęściej pierwszy poród, który bardzo długo trwa i w ogóle tam mówią, żeby przyjechać dopiero po 6 godzinach najwcześniej do porodu, to żeby przed wyjazdem zjeść sobie trochę rosołu, bo on jest i taki delikatny dla naszego żołądka, ale też trochę się najemy. W niektórych szpitalach nie można jeść później, więc dobrze jest właśnie przed wyjazdem coś przegryźć. I ja też taki słoiczek mam właśnie rosołu przygotowanego w zamrażalniku. Jak zaczyna się akcja porodowa, to sobie rozmrażam taki słoik z rosołem i już mam sprawę jedzeniową też załatwioną wcześniej. Następna kwestia to są porządki. Tutaj ja wiem, że w 9. miesiącu dostajemy takiego często, coś nam się przekręca w głowie i właśnie zaczynamy sprzątać, zaczynamy wszystko czyścić. Właśnie kwestia znowu tego zmęczenia i tego, że później możemy nie mieć siły na to, bo nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, więc warto jest zrobić sobie takie wcześniej takie porządki. Oczywiście wiem, że w 9. miesiącu jest bardzo często nam ciężko już, dlatego dobrze jest zagonić tutaj całą rodzinę do roboty, żeby wspólnie właśnie przygotować to mieszkanie, żeby tutaj później już mieszkanie, dom, tak, żeby później już mieć troszeczkę z głowy trochę oddechu, przynajmniej na jakiś czas, żeby nie trzeba było się tym przejmować. I co tu jeszcze mam na liście? Aha, kolejna sprawa to jest załatwienie starych spraw. Jeśli mamy jakieś różne rzeczy, których jeszcze nie zrobiliśmy, to też warto sobie zrobić wcześniej. I żeby tu no, nie, te rzeczy się nie napiętrzały, a po porodzie naprawdę oprócz zajmowania się dzieckiem mamy a to jakiegoś lekarza, a to jakąś położną środowiskową, a to mamy jakieś urzędowe kwestie, a to musimy gdzieś jechać do pracy, jakieś załatwić dokumenty związane, nie wiem, z macierzyńskim. No, tego jest dosyć sporo, takich różnych, żeby wiedzieć, formalnych rzeczy i plus jeszcze dziecko, tak? Więc jeszcze dorzucanie sobie tych wszystkich jakichś zaległych tematów, no, może stanowić dla nas duże wyzwanie, więc warto właśnie te rzeczy pozamykać, mieć już takie czyste konto i wtedy już wiemy, że możemy spokojnie, już z taką głową też nie zaprzątniętą tymi starymi tematami właśnie i rodzić i zajmować się później dzieckiem. Ostatnia rzecz na mojej liście to jest w ogóle rzecz, którą ja teraz można powiedzieć tak dopisałam, bo zaczęłam wertować internet w poszukiwaniu jakichś różnych problemów, które mają kobiety podczas ciąży i zauważyłam, że dosyć sporym problemem jest to, czy my chcemy tak naprawdę, żeby nasza rodzina czy nasi znajomi pojawili się w szpitalu i kiedy mają się pojawić też w domu, żeby przywitać to dziecko. I tutaj wiem, że dużo osób ma z tym właśnie duży problem. To znaczy, na przykład nie chcę, żeby ludzie przyjeżdżali do szpitala, bo chcę właśnie po tym porodzie troszeczkę wydobrzeć. Różne mogą być sytuacje i no, wtedy po prostu chcę być tylko z dzieckiem.
Tak samo w domu może być tak, że nie mamy ochoty nagle na tysiące osób, które co chwilę do nas przychodzą, nie wiem, musimy przygotować jeszcze może dla nich obiad, trzy desery, tylko chcemy w rodzinnym gronie właśnie ze swoim partnerem spędzić czas tylko z dzieckiem i nikogo tam no, nie mieć dookoła. To oczywiście jest stricte indywidualna sprawa, to zależy po prostu od naszego nastawienia. Ważne jest, żeby sobie taką rzecz przeanalizować ze swoim partnerem, jakie my mamy do tego podejście. I jeśli właśnie przeanalizujemy to wcześniej, to można delikatnie dać do zrozumienia to naszym bliskim. Tak samo jeśli chodzi o w ogóle informowanie o tym, że na przykład rodzimy, bo nie zawsze mamy ochotę zadzwonić do 50 osób i poinformować: o, rodzę, bo później te osoby będą do nas niestety pewno dzwonić, a czy już, to też może stresować. Więc też trzeba mieć to na uwadze, też trzeba to przeanalizować, czy jest to nam potrzebne, czy faktycznie to nam pomaga, czy może nam, przeciwnie, może nam zaszkodzić. Tak ja się przygotowuję właśnie do tej sytuacji. Może wy inaczej to robicie, może wy robicie to w trochę inny właśnie sposób, o to zapraszam do pisania. A jak i wam się podobał filmik, to tam wiecie, subskrybujcie, lajkujcie i w ogóle to będę bardzo zadowolona. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!